oficer wywiadu to jest bardzo pojemne określenie. Jak każda instytucja ma wewnętrzne piony, od pionów operacyjnych, które najbardziej mogą się kojarzyć z taką pracą oficera wywiadu określonego przez popkulturę nawet, po piony informacyjne, bo w końcu ta informacja musi być obrobiona, przekazana do najwyższych władz w kraju. Po piony logistyczne, bo przecież ktoś musi sprawy kadrowe prowadzić, ktoś musi naliczać pensje, premie i nagrody. Po piony techniczne, bo przecież to technologia coraz bardziej rozwinięta. Dochodzą do nich nowe podziały. Na pewno taki rodzaj wywiadu jak SIGINT, czyli nasłuch, to oczywiście my mamy jako Polacy duże doświadczenie. Przypomnę tylko udział właśnie radio wywiadu czy radio kontrwywiadu od 1920 roku przez całą drugą i osiągnięcia polskich kryptologów w stulecie międzywojennym. I również po takie dziedziny jak geoinformatyka, czyli powiedzmy w skrócie rozpoznawanie satelitarne, dochodzą do tego zobrazowania z dronów i tak dalej. W związku z tym rozszerzają się dotychczasowe pojęcia i każdy wywiad dobrze pracujący wchodzi w takie technologie. Przy oficerach, którzy pracują w pionach informacyjnych czy operacyjnych, to na pewno trzeba na studiach o tym myśleć. Myślę, że minimum to jest trzeci rok. Aczkolwiek jeżeli mówimy o nauce języków obcych, bo dla mnie tak dwa języki, jeden dobrze i jeden trochę mniej do stosunkowo szybkiego podutrzenia się, to jest takie minimum. W związku z tym to nawet już mówimy o szkole średniej, jeżeli mówiąc wcześniej. Także w ogóle języki to są warunek sine qua non, to nie ma o czym mówić. Ale na pewno już trzeba wcześniej o tym myśleć. Na pewno trzeba wiedzieć, z czym to się wiąże. Na pewno to jest również kwestie zdrowotne, kwestie kondycji fizycznej. Każdy musi przecież uzyskać tak zwane poświadczenie bezpieczeństwa. To jest duża ankieta, którą można sobie zobaczyć zresztą w ustawie jako załącznik. I tam można dowiedzieć się, jakie są pytania, jakie są wymagania. Na pewno trzeba mieć taką wiedzę ogólną o świecie też, więc to są osoby, które powinny się interesować światem wokół nas. Dobrze mieć też dużo swoich zdolności, zainteresowań, hobby. Czasami może zbyt takich nietypowych, ale czym bardziej nietypowe, tym na pewno może się to bardziej przydać później w pracy. Zgłosić się można poprzez stronę www.aw.gov.pl, jeżeli ktoś jest zainteresowany pracą w Agencji Wywiadu. Jeżeli w innych służbach, czy akurat mówimy o wywiadzie, czy służba wywiadu wojskowego, to przeważnie są ogólnie dostępne platformy internetowe, gdzie są zakładki dla kandydatów. Napisałem niedawno książkę z kolegą moim ze studiów zresztą, Operacja Rafael, więc jak sobie ktoś przeczyta, to sobie może odpowiedzieć, czy warto, czy nie, ponieważ książka jest w dużej mierze oparta na autentycznych zdarzeniach, oczywiście odpowiednio zmienionych i tak dalej, oczywistych względów, ale myślę, że warto, praca w wywiadzie zwłaszcza mówię, to na pewno, to są języki, to jest świat, to są podróże, to jest pewne. Także jeżeli ktoś chciałby się w tym realizować, to poza Ministerstwem Spraw Zagranicznych, bo to jakby taka analogia, to również wywiad daje takie możliwości.